Dzień dobry Państwu, Janina Paradowska, godzina 7:07 dochodzi. Zaczynam dzisiejszy poranek, w którym, jak Państwo słyszeli, gośćmi będą minister i wicepremier Tomasz Siemoniak i pan Ryszard Petru ze Stowarzyszenia Nowoczesna.pl, a komentatorami będą Piotr Kraśko, profesor Radosław Margowski i Paweł Wroński. To tyle mojej krótkiej zapowiedzi tego, co przed nami do godziny 9:00, a co przed nami w gazetach. Czy czołówki w trzech gazetach, w Rzeczpospolitej, w Gazecie Wyborczej, w Dzienniku Gazecie Prawnej, to wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych tych, którzy nie są zatrudnieni na etatach. Dziennik Gazeta Prawna, efekt domina po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Koniec śmieciowej pracy, więcej praw dla samozatrudnionych i zleceniobiorców. Związkowa wolność prekariuszy to tytuł w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Miliony zatrudnionych zyskają prawo do strajku. To z kolei Rzeczpospolita. To jest orzeczenie rzeczywiście ważne. Ja uważam, że dobre, bo jednak nie powinno być tak, żeby znaczna część zatrudnionych nie miała możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych, choć nie jestem pewna, czy akurat w tych mniejszych przedsiębiorstwach prawo do strajku jest najbardziej potrzebne. Tam raczej chyba toczą się negocjacje, strajki, demonstracje. To jest przywilej, że użyję tego słowa, wielkich jeszcze tych molochów przemysłowych, które tutaj nam zjeżdżają do Warszawy. Ofensywa Ryszarda Petru, będzie ciąg dalszy w dzisiaj, dwa wywiady w Gazecie Wyborczej i w Rzeczpospolitej. Nie będę cytować, ponieważ pan Ryszard Petru będzie gościem poranka po godzinie 7:40. Zapytam go o kilka spraw, także tych, o których mówi, a także tych, o których nie mówi w wywiadach, które dzisiaj w gazetach. Co chciałabym natomiast Państwu polecić w tej polityce ekstra, w każdym środowym wydaniu w gazecie Wyborczej, jest bardzo ciekawy felieton redaktora Waldemara Kumura, który o i do młodych. My mamy taki czas, że wszyscy podlizują się młodym. Każdy młody jest dzisiaj oburzony, każdy młody niesie tekst, jeśli nie do internetu, to do gazety, gdzie wylewa swoje żale, jak to jest bardzo oburzony. I ten polemiczny felieton pod tytułem Młodzi, naiwni, bez obciachu jest dla mnie takim głosem właściwie nowym w tym ogólnym zalewie oburzenia. Nie powiem, żeby redaktor Kumur się nie oburzał, ale raczej się oburza na tych, którzy na Facebooku organizowali akcję pod tytułem Odwieź Bronka do Budy Ruskiej, ale nie przyszło im do głowy, że można by było na przykład zorganizować akcję pod tytułem, przepraszam, ale światło mi tutaj, Bierecki, oddaj pieniądze, prawda? Te wyprowadzone do Luksemburga, chyba, jeśli dobrze pamiętam. Rzeczywiście w tej kampanii wyborczej stało się coś takiego, że Bronisław Komorowski był przedmiotem szczególnej nienawiści i to płynące z bardzo różnych stron. Ja nie obawiam się używać słowa nienawiść, ponieważ akcji tak skumulowanej nienawiści jeszcze nie było. Ja żałuję, że prezydent elekt
tego nie zauważył, że nie odciął się od tego kandydując, bo jednak to będzie obciążać jego konto i będzie mu się to wypominać. Ja w każdym razie będę to wypominać, bo uważam, że tutaj otoczenie, te wszystkie brygady szturmowe, które ostatnio tak dopieszczał Jarosław Kaczyński, czyli Kluby Gazety Polskiej i inne środowiska skupione za plecami prezydenta elekta, mają bardzo wiele za uszami. I może sama kampania pana prezydenta elekta Andrzeja Dudy była taka super grzeczna, chociaż taka też nie była, to jednak to, co działo się w tle, było bezprzykładnym dotychczas w Polsce pokazem nienawiści. Natomiast pan Bierecki jest okej. Panu Biereckiemu pieniądze wyprowadzać wolno. Co jeszcze dzisiaj w gazetach? Niewiele właściwie po wczorajszym spotkaniu klubu parlamentarnego, tym wyjazdowym w Jachrance, klubu Platformy Obywatelskiej w Rzeczpospolitej, znalazłam taką informację, że Ewa Kopacz mówi, że ja będę decydować o listach wyborczych, że wzięła na siebie jednoosobową odpowiedzialność, i to dobrze. I to dobrze, tak powinna się zachować lider partii. W końcu to ona będzie z tego rozliczana, a nie ci, którzy chowają się za jej plecami, mając sporo dobrych rad lub sporo bardzo niefortunnych wypowiedzi na swoim koncie. I też jeżeli idzie o Platformę, to ciekawy chyba też podkarpacka PO bez głowy. To jest w Gazecie Wyborczej. Pokazuje w ogóle jakby problem nie tylko Platformy, ale w ogóle partii, które są bardzo słabe w terenie. Na Podkarpaciu Platforma ciągle przegrywa i została teraz bez szefa. Dotychczasowy Zbigniew Rynasiewicz zrezygnował i właściwie nie ma tam nikogo takiego, kto mógłby Platformę poprowadzić. No żal eurodeputowanej Elżbiety Łukaciejewskiej, która była kobietą walczącą, która pokonała kiedyś Mariana Krzaklewskiego w walce o mandat eurodeputowanej. No jak widać, osób z takim charakterem i z taką wolą walki jest w tej chwili coraz mniej. Dziennik Polska, The Times, Dream Team nowego prezydenta Andrzeja Dudy. No patrzę ja na ten Dream Team, no i to sobie myślę, że tak. Co tutaj Polska The Times, która wszystko podobno wie najlepiej. Prezydent elekt Andrzej Duda postawił na sprawdzonych ludzi. Wielu z nich pracowało już w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No i kogóż ja widzę? Widzę z Dream Team. To jest tak, Jacek Sasin, Krzysztof Szczerski, pani posłanka Małgorzata Sadurska, pan Kwiatkowski, który też pracował w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jest także pan Jakub Opara, którego bardzo dobrze pamiętam z takiego filmu chyba Mgła czy coś takiego, bo to są wszystko ludzie, którzy wierzą w smoleńską mgłę i w zamach. Żeby to był Dream Team, to nie powiem, no ale może się... No i jeszcze Witold Waszczykowski oczywiście, tak, super urzędnik państwowy, osobisty nieprzyjaciel Radosława Sikorskiego, aż do śmieszności, nie ukrywam. Także jakoś na razie tego Dream Teamu, który mógłby dodać takiego nowego wizerunku i nowego ducha, to nie widzę. Wypowiedzi każdej z tych osób praktycznie na tym zdjęciu, pana Sasina, pana Szczerskiego, pani Sadurskiej, pana Waszczykowskiego, znam na pamięć, ponieważ zaludniają oni bez przerwy ekrany telewizyjne jako najbardziej wzięci telewizyjni polemiści. Jeszcze jedna sprawa, która być może jest jedną z najbardziej interesujących. To jest bój o to powołanie zarządu
Telewizji Polskiej. Wczoraj ukazał się list obywateli kultury do pani premier, żeby ministrowie skarbu i kultury wycofali swoich przedstawicieli z Rady Nadzorczej, która tak nieudolnie wybiera ten zarząd tej telewizji. Rada Nadzorcza TVP twierdzi, że poczuła się zagrożona przez obywateli kultury, obywateli nauki i przesunęła o tydzień wybór nowych władz. Nie podjęto żadnej decyzji. Ja przyznam tak uczciwie, niespecjalnie mi się ten list podobał. Dlaczego apelować do pani premier? Jest jeszcze Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która tutaj też ma sporo do powiedzenia. Nie wiem, czy taka demonstracja wycofania tych przedstawicieli miałaby sens, no ale obywatele kultury mają prawo i też mają rację, że kwestia radiofonii i telewizji to jest chyba jedyna spośród tych uzgodnionych między Ministerstwem Kultury czy rządem nawet, a obywatelami kultury, którzy też są środowiskiem, no powiedzmy sobie, reprezentujących część środowiska kultury tylko. W każdym razie kwestia telewizji nie została ruszona. Natomiast no, ta Rada Nadzorcza, która się poczuła zagrożona, ja bym powiedziała, że niechby ona najpierw poczuła się zagrożona, nie wiem, niekompetencją, swoją wolą do politycznego układania się, bo to tak naprawdę jej zagraża, a nie to, że obywatele kultury w dwóch czy trzech dziennikach opublikowali ten list otwarty. W każdym razie z ogromnym zainteresowaniem czekam, czym to się skończy. Mam nadzieję, że jeżeli to rozdanie będzie tak polityczne, jak się zapowiada, no to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wkroczy tutaj do gry, a może unieważni ten konkurs. Myślę, że to byłoby najlepsze, ponieważ to, że nie dostają się do finału najlepsi, jest rzeczywiście skandalem, co powtarzam nieustannie.